Hej, hej, hej! Witam się z Wami recenzją książki Dębowe uroczysko pani Joanny Tekieli. Książka wyszła w wydawnictwie Filia, cudownym wydawnictwie, 13 marca 2024 roku. I chociaż to był 13 marzec, to jednak ten dzień był naprawdę mega szczęśliwy, bo wyszła tego dnia cudowna historia. Mały cytat. Skoro zrobiłam pierwszy krok, nie cofnę się teraz. Według mnie, patrzcie jaki wielki druk, książka jest po prostu przepiękna. Jak ja uwielbiam takie historie, które można przełożyć na swoje życie. Do tego to cudowne i takie przemiłe pióro autorki, która nie używa wulgarności. Często stosuje taką, może nawet nie, bardziej częstuje nas treścią w takim ciepłym formacie uniesień i dosyć barwnych opisów, nie tylko miejsc, ale i nawet przyrody. Wiecie, to bardzo spokojna książka, jakby napisana po to, żeby dać nadzieję innym, żeby pokazać, że nie ma takich problemów, z którymi nie można sobie poradzić. I pytanie do Was, czy Wy wierzycie w przeznaczenie? Słuchajcie, tak jak w książce los zesłał głównej bohaterce nowe możliwości rozpoczęcia swojego życia, tak tutaj Bidulka ucieka z miasta, pozostawiając swoje problemy, by nigdy do nich więcej nie wracać. Ona po prostu wsiadła spakowana w autobus, gotowa rozpocząć nowe życie we wcześniej wybranym miejscu, ale oczywiście według niej los chciał, że tam po prostu nie dotarła, coś tam się stało. Awaria autobusu nakazała wszystkim pasażerom nagle na rozejście się, żeby czas im po prostu minął tutaj szybciej, zanim nastąpi ta podmiana. I to właśnie wtedy Nina zaczęła szukać znaków nieplanowanego postoju. I za to kocham tą kobietę, że ona nigdy nie szukała czegoś wszystkiego złego, że stało się złe, to czekają pech, tylko szukała, dlaczego tak się stało. Miejsce, gdzie się zatrzymali, od razu przypadło jej do gustu. Postanowiła je zwiedzać i kupić coś na dalszą drogę. I właśnie to tam będziemy czytać, jak poznała się ze sklepikarką, która akurat poszukiwała pomocy. Młoda dziewczyna miała też tam swoje plany, dlatego potrzebowali przyjąć nagle kogoś w niedługim czasie do pracy. I to od nich zajrzała później do pensjonatu, gdzie spotkała się naprawdę z przemiłym przyjęciem. Pomyślała wtedy, że być może jej cel jest właśnie tam. Może to wśród pięknego lasu i dobrych ludzi wokół odnajdzie to, czego poszukiwała, a naprawdę pragnęła spokoju nie tylko w życiu, ale i w sercu. Zapewniła później kierowcę, że dalej nie jedzie i tak naprawdę wtedy rozpoczęły się te rozmowy z okolicznymi ludźmi i pomoc im w rzeczach, którymi sobie nie radzili, a ona wiedziała, jak im to jakby ułatwić. Wiecie, dla każdego z nich była kimś jakby zesłanym z nieba, kto łatał dziury tam, gdzie oni nie potrafili. Szybko przekonała się, że na chwilę obecną to raczej tam było właśnie jej miejsce, więc to jednak nie był przypadek. Miała tylko nadzieję, że to, co za sobą pozostawiła, tutaj nie trafi. Ale czy pośród pięknych kwiatów i zapachu rosy z rana może zapomnieć o tym, co było, co czasami budzi ją w koszmarach? Słuchajcie, cudowna książka, ona naprawdę dała mi wiarę w siebie, w to, że zawsze coś się dzieje po coś i że trzeba stawiać siłę wyzwaniom. Wiecie, dzieje się coś, to idę, brnę dalej, szukam, co się tam dzieje, a nie kładę głowy w piasek i nie wyszło. Nie wyszło, to szukaj coś, żeby ci wyszło, Wiecie, jej historia zadziałała na mnie jak taka meliska i nagłe olśnienie. Naprawdę bardzo Wam polecam. Uwierzcie mi, że w tych czasach naprawdę potrzeba nam wiary we własne możliwości. I w tym momencie, w tej książce możecie to wszystko znaleźć. To jest tom pierwszy, mam jeszcze tom drugi dla Was przygotowany, więc naprawdę serdecznie Wam polecam. Ciężko czasami będzie opowiadać w tomie drugim, kiedy ktoś jeszcze na przykład nie czytał pierwszego. Postaram się sprostać temu zadaniu, ale już bardzo, bardzo Wam polecam, naprawdę. Jeżeli jesteście jakoś tak zagubieni, jeżeli ciągle Wam w życiu coś nie dochodzi, nie wychodzi i jeżeli nie, po prostu życie nie zmierza tam, gdzie byście chcieli, przeczytajcie tą książkę. Ona zwraca, bohaterzy tutaj zwracają uwagę na pewne rzeczy w naszym życiu, które się dzieją nie bez przyczyny, żeby szukać i wiecie, i naprawdę odnaleźć to szczęście, które los chce nam zesłać, tylko jeżeli człowiek usiądzie i myśli, że się nie udało, to niestety tak to pozostanie. Także bierzcie rączki, można by powiedzieć, że nóżki na spacerek do biblioteki albo do księgarni i czytajcie, a po skończeniu części pierwszej bierzcie się za drugą i później
można by powiedzieć, że dziękujcie losowi, że przeczytaliście, że obejrzeliście mój filmik polecający i że wasze życie naprawdę nabrało barw. Bo tak się stanie. Zapewniam was. Żegnam się, kochani. Pa, 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 pa.